Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie makijaż znowu od zera. Makijaż z nowym podkładem i z zapomnianymi kosmetykami. Także jeżeli taki temat wydaje się Wam wystarczająco intrygujący, to mam nadzieję, że zrobicie sobie kawę i spędzicie ze mną kolejne pół godziny, bo dawnośmy się nie widzieli. I może zacznę od tego nowego podkładu. Mam dwa. Także dzisiaj wykorzystam oczywiście jeden. Kupiłam sobie dwa polskie podkłady na stronie Careti. Tak mi się wydaje, że to się tak mówi. Strona w ogóle to jest dla mnie zagadka, podlinkuję Wam na dole. Dla mnie to jest strona zagadka, bo tam jest bardzo dużo kosmetyków. Wydaje się, że z różnych części świata. I są również kosmetyki polskie i to takie kosmetyki, które dotąd były tutaj dla mnie jakby mało dostępne, bo tam jest na przykład Vibo, jest Paese, jest Lovely, jest też oczywiście Eveline. I dużo takich firm, których mówię, nie są takie standardowe. A tam na tamtej stronie jest wszystko, ale też są i inne kosmetyki. Są takie typowo angielskie, które wiem, że są tylko dostępne tutaj. Także, nie wiem, strona wydaje się jakby była hiszpańska, bo gdzieś tam na dole mi się jakiś hiszpański adres wyświetla. Kosmetyki szły do mnie dosyć długo, bo ja tam kupiłam 3 rzeczy na tej stronie i czekałam na to chyba 2 tygodnie, ale ta paczka koniec końców ma znaczki angielskie, tak jakby przyszła do mnie z Anglii, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi. Aha, i wiem na 100%, że jest polska wersja tej strony, gdzie normalnie ceny wyświetlają się w złotówkach i tak dalej, także nie wiem, strona zagadka. Kupiłam dwa podkłady, kupiłam podkład Paese i podkład Lovely. Jeden i drugi to nie jest żadna nowość, także postanowiłam, że nie będę poświęcać im żadnego oddzielnego filmu, tylko po prostu pokażę przy okazji. Paczka doszła do mnie dosłownie wczoraj, ja sobie tylko na ręku jeden i drugi podkład wypróbowałam i mam wrażenie, że ani jeden, ani drugi podkład nie będę w stanie używać solo, także dla mnie to będą podkłady do mieszania. Ten z Paese to jest Sebum Control i ja go wybrałam w kolorze naturalny 402, ale on jest, nie wiem, mam wrażenie, że on jest dużo, dużo za ciemny dla mnie. Ja oczywiście byłam ograniczona co do tego, co jest dostępne na tej stronie, bo na przykład uparłam się na jakiś podkład Paese, ale nie było na przykład mojego koloru albo tego rodzaju, który chciałam, więc wybrałam, że tak powiem, najmniejsze zło. Także zobaczymy. Drugi podkład to jest Lovely Camouflage. Mam wrażenie, że jakiś czas temu też o nim było głośno, także postanowiłam też go wypróbować i ja mam go w kolorze Ivory. Tutaj ten kolor wydaje mi się ok, natomiast wydaje mi się, że on jest taki dosyć suchy. Położę sobie najpierw tradycyjnie balsam pod oczy, no bo oczywiście będę też nakładać korektor. Moja skóra, jak widzicie, dosyć mocno się błyszczy, a to jest zasługa tego filtra z Eucerin. On po prostu jest taki dosyć tłustawy. Natomiast postanowiłam, że nie będę go dzisiaj przed makijażem odciskać w żadną serwetkę, dlatego że, tak jak mówię, mam wrażenie, że ten podkład jest taki dosyć suchy. Ja może siebie trochę przybliżę, bo to było widać, co ja tu robię. Także będę go... Mam nadzieję, że znacie ten podkład. Camouflage Foundation Matte and Full Coverage Lovely. I to wszystko. Z tyłu jest napisane: podkład do twarzy o wysokim stopniu krycia pozostawia skórę idealnie gładką i matową przez wiele godzin. Bardzo lekka formuła zapewnia efekt nieskazitelnej cery. No co do tej lekkiej formuły, to nie wiem, po wyciśnięciu na dłoń to nie wydawała się to lekka formuła. Położę sobie to najpierw na tak jakby połowę twarzy. Kolor wydaje się być fajny, taki właśnie żółtawo-beżowy, chociaż wydaje mi się, że on oksyduje. No, bo tutaj już jest ciemniejszy niż tu. I to chyba dosyć mocno oksyduje. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Krycie mi się mocno przyda przez tego tutaj nieprzyjaciela. Wiecie co, wcale nie jest taki jasny. Ivory z reguły to jest, wiadomo, kolor o lekko żółtym podtonie, ale z reguły to są jasne kolory. Natomiast ten kolor w ogóle mi jako na jasny to nie wygląda. Raczej to jest taki medium, bym powiedziała. Raczej bym powiedziała, że to jest beż, a nie ivory. Nie wiem, no jest ciemniejszy od mojej szyi, to na pewno. Czy to jest full coverage? Nie wiem. Ta jedna warstwa położona, tutaj te wszystkie przebarwienia ja jeszcze widzę. I mam wrażenie, że już po tej jednej warstwie jest widoczne na skórze, także wiem, że jak nałożę drugą warstwę, to ten, nie wiem jak to widać na kamerze. Kamera zawsze wszystko lekko trochę jakby, nie wiem, zbluruje, tak mi się wydaje. Na razie się ładnie błyszczy, bo mówię, ten eucerin pod spodem się błyszczy, ale to krycie to nie jest jakiś full, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, położę sobie do końca ten podkład. Tak wygląda pierwsza warstwa.
Nie jest to dla mnie zadowalające. Nieprzyjaciel jest wciąż mocno widoczny. Dosyć ciemno wygląda. I mam wrażenie, że już jest dosyć mocno widoczny na twarzy. Ja będę nakładać jeszcze jedną warstwę, po prostu, żeby sprawdzić. Ale full coverage? Nie wiem. Dobra, skończyłam doklepywanie. Pozwólcie, że poprzyglądam się sobie z bliska w moim pięknym lustereczku. Lustereczko. Powiem Wam tak, kolor może nie jest zły, on mógłby być trochę jaśniejszy, no ale powiedzmy, że na ten okres letni będzie chyba idealny. Mam wrażenie, że on po wyciśnięciu stópki jest fajny, a później trochę oksyduje, także dla mnie to będzie raczej taki letni odcień. Ten full coverage to tutaj bym miała, nie wiem, miałabym takie małe ale, bo dwie warstwy nałożone i ten full coverage nadal to nie jest full coverage, tutaj wciąż widać, ale ja się tego tak bardzo nie czepiam, bo mi nie zależy na takim pełnym kryciu, natomiast no producent obiecuje, że ma być pełne krycie, a nie jest. Powiem Wam szczerze, że podkład wygląda na twarzy ciężko, jest najzwyczajniej w świecie widoczny, po prostu mam wrażenie, że mam taką mocno zakrytą, taką nakremowaną, nie wiem, no jest po prostu ciężki na twarzy. Także tutaj też było gdzieś chyba napisane, że tak, bardzo lekka formuła zapewnia efekt nieskazitelnej cery. Nie wiem, no dla mnie on wygląda dosyć ciężko, tak powiedziałabym topornie, a to tutaj nadal jest widoczne. Ja rozumiem, że na takie rzeczy się nakłada korektor i to nie ma dla mnie problemu, tylko no tu producent mówił, że to ma być pełne krycie, także do tego ten kolor jeszcze mówię, nie jest zły, on mógłby być trochę jaśniejszy, ale gdzieś go tutaj rozetrę jeszcze bronzerem i będzie ok. Ale no nie wiem, raczej to chyba nie będzie mój ulubiony podkład. Oczywiście to jest tylko takie moje pierwsze wrażenie, ja jeszcze spróbuję go z czymś pomieszać i tak dalej, więc jakoś tam go będę zużywać, bo tragedii nie ma, tylko że nie wiem, jakoś dużo o nim dobrego słyszałam, a jakoś nie wywołuje we mnie przyspieszonego bicia serca, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No dobra, teraz dalej. Aha, najpierw sobie nałożę szybciutko moje korektory i lecimy dalej. Korektory nałożone, jak tam wasza kawa? Ja mam dzisiaj migdałowe latte. Takie, wiecie, z proszku latte. Słuchajcie, powiedziałam, że będę dzisiaj robić makijaż z zapomnianymi kosmetykami i o co mi chodziło. Ja mam, słuchajcie, takie magiczne pudełko. Niech Was nie zmyli, tutaj w środku nie ma już Versace, kiedyś było. Ja mam tutaj takie śmieciowe kosmetyki, z którymi ja nie wiem, co mam zrobić, tak? To znaczy, większość tego pudełka, jak widać, to są pędzle. Pędzli to mam tutaj, nie wiem, po prostu jak rasowy youtuber. To są w większości oczywiście pędzle, które ja kupiłam na AliExpress, albo kupiłam jakiś tam zestaw i jedne z tych pędzli, niektóre z tych pędzli używam, a niektóre nie, bo ja mam wszystkie swoje pędzle w takim jednym tym i to są wszystkie moje pędzle, które ja używam, a tutaj mam takie, których nie używam, ale które trzymam, bo może się kiedyś przydadzą, bo może ktoś będzie chciał, wiecie, no jakoś nie wiem, szkoda mi wyrzucać tych pędzli, ale oprócz pędzli to mam jeszcze tutaj dużo takich innych kosmetyków, no których właśnie ja nie wiem, co mam z nimi zrobić i postanowiłam, że zrobię dzisiaj taki porządek i albo coś zatrzymam i będę używać, albo wyrzucam, bo one tutaj leżą już naprawdę bardzo, bardzo długo. I może, żeby nie zdradzać całej niespodzianki, od razu będę wyciągać kosmetyki po kolei. Najpierw mam tutaj taki puder. Puder z Bella Pierre i to jest puder bananowy. To był, pamiętam, pierwszy w życiu puder bananowy, jaki ja w ogóle miałam. Mam w tej chwili jeszcze jeden puder bananowy z Vibo i on jest bardzo fajny, bo on nie jest taki bardzo żółty. Natomiast ten mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, że jest właśnie taki żółtawy. Ale może ja go źle nakładałam. Ja go teraz będę nakładać takim większym pędzlem. Bella Pierre to są generalnie dobre jakościowo kosmetyki, no bo to są takie kosmetyki, wiecie, tam na bazie minerałów, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo Bella Pierre to jest taka naturalna firma. I nie wiem, po prostu jakoś się zraziłam do tego pudru, jak go tam kiedyś za pierwszym razem użyłam, bo wydawało mi się, że on jest taki żółto-ciemny i go tutaj odłożyłam, a może ja go po prostu źle używałam.
Bo ja go chyba nakładałam takim bardziej zbitym pędzlem na zasadzie wciskania, a może to trzeba tylko tak omiatać. Nie wiem, nie wygląda źle. Może ja go powinnam jednak zacząć używać. Nie jest jakiś tam ciemny, a może ten podkład jest na tyle ciemny, że tego pudru ciemnego już na nim nie widać. Nie wiem, ja z reguły pudel trochę inaczej nakładam, ale teraz... Nie wiem, czego ja się czepiam, bo on nie wygląda źle. Myślę, że go sobie wyciągnę na wierzch, z tego pudełka w sensie. I może go spróbuję też poużywać z innymi podkładami, bo no nie wygląda źle na skórze, a teraz też mi jest ciężko powiedzieć, co jest winą jak gdyby podkładu, a co jest winą pudru, więc nie pogorszył sprawy, że tak powiem, bo no nie podoba mi się ten podkład, wygląda bardzo ciężko, jak dokładam do niego pudru, to wszystko jeszcze gorzej, no ale to nie jest chyba wina pudru. Wiecie co, ja sobie ten puder zostawię, wyciągnę go sobie na wierzch i postaram się go poużywać może z innymi podkładami, z tymi, które znam i zobaczę, jak one będą wyglądać. Też pomyślałam sobie, że poużywam z kremami BB, dlatego że one mają takie bardziej różowe podtony, więc może to po prostu zlikwiduje te żółte tony, ale nie wiem, no nie wygląda źle. Tak jak mówię, nie wygląda gorzej niż już było. Dalej, słuchajcie, ja mam tutaj bronzer. Mam bronzer z Lovely również. Milky Chocolate. I to jest bronzer, który ja sobie kiedyś kupiłam, jak byłam w Polsce, bo znowu mnóstwo ludzi się tym zachwycało. No bo rzeczywiście on był niedrogi, tam nie pamiętam, podejrzewam, że z kilkanaście złotych kosztował. Ma bardzo ładne opakowanie, kartonowe, takie zgrabne, wdzięczne i tak dalej. I ten kolor też wydaje się być bardzo ładny, bo to jest taki... nie jest ani bardzo ciepły, ani bardzo chłodny, taki wiecie, jak to się mówi, w punkt. I ja tego bronzera, jak go kupiłam, ja go na początku dosyć często używałam, chociaż nie widać, żeby on był często używany, ale używałam go dosyć często i też bardzo ładnie pachnie wciąż, chociaż leży w tym pudełku pewnie już ze 3 lata. Ładnie pachnie. Wiecie co, ten bronzer jest fajny, tylko że ja mam też wrażenie, że on jest taki nietrwały. To tak samo jak z tym bronzerem, co ostatnio kupiłam z Make Up Revolution, że niby się ładnie nakłada, niby ładnie wygląda, ale on potem jakoś tak znika. Też on mi tak znika jak gdyby nierównomiernie, tak jakby się potem gdzieś tam ścierał nierównomiernie, jakieś takie prześwity robił. Pamiętam, że coś mi w nim nie pasowało i dlatego go tutaj odłożyłam i tak sobie grzecznie tutaj leży. Więc może czas go poużywać z kilka dni i sprawdzić, czy go trzymać, czy nie trzymać, bo wiecie, ja lubię makijaż i lubię mieć, lubię kupować, testować nowości, ale w tym samym momencie ja nie jestem takim kolekcjonerem. I jeżeli ja czegoś nie wiem, że nie będę używać i nie lubię, to nie czuję potrzeby, żeby to trzymać. Nie jestem takim, wiecie co, chomikiem. Także... nie będę dodawać więcej tego bronzera, bo już mi się wydaje, że tu wszystko się robiło bardzo ciemne. Nie wiem, no niby wygląda na buzi ładnie. On ma, mówi, ładny kolor i on się też ładnie nakłada, ale potem on w ciągu dnia jakoś tak nie bardzo. Także ja go sobie zostawię, mówię, na wierzchu i zobaczymy, co dalej. Co dalej? Dalej to mam takie coś. Ja to dostałam kiedyś... chyba w prezencie, na gwiazdkę, nie wiem. To jest Technik. Technik Strobe Kit. I to jest taki zestaw rozświetlaczy. Tutaj mamy dwa rozświetlacze kremowe i dwa rozświetlacze takie w kamieniu. Wiecie co, to jest fajny produkt, znaczy opakowanie jest takie, jak ja nie lubię. Po prostu tak tandetne opakowanie. Widać, że to, nie wiem, kilka dni i się pewnie zaraz rozpadnie. Ja tego próbowałam używać, zaraz Wam pokażę. Tutaj użyję może tego... bo tutaj mamy jakby w różowym zabarwieniu i w takim bardziej złotym zabarwieniu. Najpierw ten kremowy, to się chyba powinno kładać na ten. To są rzeczy bardzo, bardzo intensywne. I ja nie wiem, czy ja czegoś takiego szukam w makijażu. Ja wolę raczej takie subtelne rozświetlenie. To jest taka, nie wiem, widzicie to? To jest taka po prostu lampa.
Ładnie się ten krem rozprowadza i on nie robi ani żadnego ciastka, ani nic. Ale to są tak mocne rozświetlacze. No dobra, mogłam nie kłaść tego kremowego i położyć tylko ten pudrowy, no ale chcę Wam pokazać jedno i drugie, jak wygląda. Teraz jak ja na to nałożę jeszcze ten pudrowy. To się naprawdę mocno świeci i to daje takie, jakbym to powiedziała, takie bardzo metaliczne, takie metaliczne rozświetlenie. I wiecie co, to ładnie wygląda na młodych buziach. Mam wrażenie, że u mnie nie wygląda to ładnie, że to robi taką sztuczność i ciężkość. Ja w ogóle mówię stylistycznie, wygląda sztucznie i ciężko na mojej twarzy i mi się ten efekt nie podoba. Ja wolę takie bardziej subtelne rozświetlenie, a to jest taki efekt plastiku. Także dlatego ja tych rozświetlaczy nie używam, a mam inne rozświetlacze, które bardzo lubię, więc zastanawiam się, czy to trzymać. No bo nie używam, no to po co mam trzymać? Jeszcze to opakowanie takie nieładne, także nie wiem, chyba się tego pozbędę, wiecie co, naprawdę. Druga rzecz, jaką tu mam, to jest kolejny rozświetlacz i to jest Makeup Revolution. To jest coś, nad czym ja się kiedyś też zachwycałam i myślę, że ja nie skłamię, jeśli ja powiem, że to jest w ogóle pierwszy mój w życiu rozświetlacz, jaki ja kupiłam. Bardzo możliwe, że tak. Jak tylko się zaczęłam, wiecie, interesować tak bardziej makijażem i zaczęłam też tam kupować coś z Makeup Revolution, to kupiłam ten rozświetlacz. To opakowanie to już wygląda okropnie, to jest wszystko już tak porysowane. No wygląda okropnie to opakowanie i to jest jedna z tych rzeczy, które mnie po prostu odrzucają. Nie lubię czegoś takiego. To jest Illuminate, to jest Revolution Pro, tak w ogóle, Illuminate. Tak, Revolution Pro Illuminate. Słuchajcie, to jest rozświetlacz, który jest naprawdę bardzo, widzicie, on tutaj jest trochę zjechany, znaczy to jest taka wielkość rozświetlacza, która jest nie do przejścia. Jestem ciekawa, czy komukolwiek w życiu się udało w ogóle zużyć ten rozświetlacz. On jest też bardzo intensywny. On jest ładny, ale jest bardzo intensywny. On daje praktycznie taki sam efekt jak tutaj. Taki efekt metalicznie rozświetlonej skóry. Nie jest to brzydkie, zależy co widzi i też ma taki biały, taką białą plamę robi, jak nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, robi taką białą plamę. Także ja się kiedyś zachwycałam tym rozświetlaczem, bo to był jedyny, nie miałam porównania, ale teraz, kiedy mam inne rozświetlacze, to mi się wydaje, że też nie ma sensu tego trzymać, bo ja pod niego sięgać nie będę. Ja mam ładniejsze rozświetlacze, które ja zanim zużyję, to ten już pewnie tutaj, nie wiem, zjedzą go mrówki. Mam jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy to można w roli rozświetlacza. To jest w ogóle PHB Pressed Mineral, to jest w ogóle eyeshadow. I to jest bardzo ładna rzecz. Natomiast to jest takie bardzo, bardzo delikatne. Nie wygląda teraz, tak powiedziałam. Wcale nie wygląda na delikatne, ale nie wiem, to się jakoś tak szybko ściera i potem jakoś tego nie widać, nie wiem. Na oczach robi dokładnie coś podobnego. Jest bardzo, bardzo subtelne. Ja po to nie sięgam, bo nie mam po prostu takiej potrzeby. Mam rozświetlające cienie w paletach, w ramach rozświetlacza to też raczej nie, no bo mam inne, więc też dla mnie to jest taki produkt, którego ja no, nie będę używać, bo tak jak mówię, nie mam jakby po co. Nie mam z czym, nie mam kiedy, nie mam potrzeby. Nie jest to brzydka rzecz. Dostałam to chyba, albo nie, to chyba było w jakimś tam pudełku Love Lula, tak mi się wydaje. Ale myślę, że też się z tym pożegnam, bo leży tutaj już Love Lula nie subskrybuje od 1,5 roku, to podejrzewam, że to też tu z ponad 2 lata leży i leży. Słuchajcie, róż do policzków. Mam tutaj 2 takie zapomniane przez Boga i ludzi róże do policzków. Jeden to jest Ingrid, a jeden to jest NYX. Obydwa te produkty są ładne. Tu mam Ingrid, on miał taką różyczkę, widzicie, tej różyczki to już tutaj nie ma, także on już swoje przeszedł, ten róż. Ja go poużywałam. To jest Satin Touch w
kolorze Verona, może? Nie wiem. I no, nie jest brzydki, ale w tym samym momencie jak gdyby nie ma w nim nic zachwycającego. Mówię, jak kiedyś też to był jeden z pierwszych róży, które ja kupiłam. On mi się podobał, podobało mi się opakowanie, jest fajny, zgrabny, malutki, ale nie wiem, znowu mam inne, które lubię. A ten jest taki, jest przyzwoity, ale nie ma w nim nic powalającego. To jest ładny kolor, to jest taki brudny róż, który będzie, on pasuje mi do karnacji i on pasuje do wielu makijaży, ale mówię, mam inne róże, mam czy nawet te z Benefit, czy z The Balm, które po prostu lubię i ładnie wyglądają, a ten jest taki po prostu bardzo, bardzo przeciętny. Też to opakowanie takie tandetne, także myślę, że też chyba nie ma sensu już go dłużej trzymać. Natomiast ten NYX to jest róż, który ja kupiłam w outlecie, tam przy kasie leżało za funta, więc kupiłam. Nie wiem, czy to jest jeszcze w obecnej kolekcji NYXa. To jest Mauve, taki kolor się nazywa Mauve i po prostu, no, róż. I też ma bardzo ładny kolor. Ciężko się to otwiera, więc dlatego wiem, że pewnie się zaraz rozpadnie. To on już jest taki bardziej fuksjowy, bardziej taki jest żarówiasty, że tak powiem. Również ładny kolor, ale też nie ma w nim nic wyjątkowego. No ten jest taki bardziej, mam nadzieję, że to widać, już nie wiem, czy widać. Ten był bardziej taki stonowany, ten jest taki bardziej wybijający się, ten kolor jest trochę bardziej wybijający się, ale też nie ma w nim nic wyjątkowego i też mam róże, które dużo bardziej lubię, więc też go nie używam, tutaj go wrzuciłam, no i tak sobie leży, także też się z nim pożegnam, bo jest mi po prostu niepotrzebny, mam ładniejsze. No i tym sposobem chyba zbliżamy się do oczu. Do oczu mam, słuchajcie, tutaj takie coś. To jest taka mini trójeczka ze Stili. Ja to też kiedyś kupiłam tutaj u mnie w outlecie. Jest właśnie taki sklep z kosmetykami, różni z tymi. Najwięcej to nie mają tam tego W7, ale też mają jedną taką półkę ze Stili. I to są chyba kolekcje takie już starsze Stili, tak mi się wydaje, bo tych kosmetyków ja nie mogę znaleźć na stronie Stili, albo znajduję je na przykład na innych stronach, też na outletach, ale nie na typowej stronie Stili. Także mi się wydaje, że to są też jakieś po prostu minione takie kolekcje. I to jest taka trójka, nazywa się to Venus, Eyeshadow Trio w kolorze Venus. I ładne to jest, bo to są fiolety, czyli coś, co mi się powinno podobać. Tylko że dziwne są te cienie, one są w ogóle takie dosyć suche. Ja sobie chcę tym zrobić makijaż, zobaczę, co mi tutaj z tego wyjdzie, bo nie używałam tego już od bardzo, bardzo dawna. Tutaj mamy tylko trzy kolory. Tak one wyglądają. Fajne są, bo są takie chłodne. To jest matowy. To jest matowy kolor. Chociaż nie wydaje się. One wszystkie mają taki jakby lekką satynę właśnie. Tutaj jest kolejny taki bardziej, nie wiem, nie umiem określić tych kolorów. I ten jest mocniej błyszczący. Niby są ładne te cienie, a jednocześnie jest dosyć ciężko zrobić tym makijaż, bo właśnie przez to, że one są takie ani bardzo mocno błyszczące, ani bardzo mocno matowe. Gdzieś tam jest to wszystko pomiędzy. Także ja sobie nie wiem, co mam w ogóle z tego zrobić, powiem Wam szczerze. I chyba dlatego to tutaj leży, bo ja nigdy nie miałam pomysłu na makijaż tą małą paletką. Bo te kolory są takie... To znaczy, oczywiście można ją wykorzystać do tego, żeby gdzieś tam do czegoś innego dodawać. Ale nie wiem, przez to, że ona jest taka mała, to nawet jak ją trzymałam gdzieś, wiecie, w użyciu, to mi to gdzieś tam ginęło. Nakładam teraz ten tutaj z brzegu. To jest taki ciężki do określenia, bo to jest coś pomiędzy fioletem a szarością. Taki jakby stalowy fiolet. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Liliowy, chłodny. No niby ładny kolor, ale... Nie wiem, coś jest w tych cieniach takiego, że nie powalają mnie na kolanach. A mając tyle palet, ile mam, to chyba też nie ma sensu trzymać czegoś, z czego się nie jest do końca zadowolonym. Wezmę teraz ten tutaj po środku, który jest niby najbardziej matowym z tych wszystkich cieni i postaram się tutaj to wszystko jakoś tak, nie wiem,
On jest taki ciemnawy, taki śliwkowy już bardziej. Ale ten cień też nie jest matowy i przez to to wszystko wygląda dosyć dziwnie. Bo to całe oko się delikatnie błyszczy i nie ma w tym nic złego, bo wiecie, nie ma jakiegoś przymusu, żeby do załamania używać matowych cieni, tylko że to wszystko też zależy od budowy oka. U mnie to się nie sprawdza, dlatego że ja mam tą część oka bardzo mocno wypukłą i jeżeli ja chcę, jeżeli ja tam położę jeszcze błyszczący cień, to to wszystko po prostu traci swój kształt. A ten cień jest taki trochę satynowy i jeszcze jak ja go rozcieram z tym pod spodem, no to się tutaj mi błyszczy. Mocno są napigmentowane, no dosyć ładnie się rozcierają, ale nie wiem, jest w nich coś takiego, że no nie bez powodu ta trójka leży tutaj w tym zapomnianym pudełku. Teraz wziąłam czysty pędzel, bo gdybym nie zachwycała, to bym ją używała, a tak to leży tutaj i nie podoba mi się w ogóle ten makijaż, jest taki messy. Podobają mi się kolory, bo są takie chłodne, ale sam makijaż mi się nie podoba. Wezmę teraz ten róż najjaśniejszy tutaj i położę go sobie tu we wnętrznym kąciku. Ten róż jest ładny, on się ładnie błyszczy, natomiast mam takie kolory też w innych paletach. Mówię, jedynym plusem tej palety jest to, że ona ma fajne takie chłodne kolory, ale ja w tej chwili mam już też takie kolory w swojej kolekcji, więc chyba nie ma powodu, żeby ją trzymać, bo ogólnie całość mi się nie podoba. Nałożę sobie jeszcze na dolną powiekę. Tak to wygląda. Wiecie co, te kilka lat temu, jak ja to kupowałam, to mi się to bardzo podobało i te kolory mi się podobały. Teraz, kiedy moja kolekcja jest, wiecie, 50 razy większa i też trochę moja technika makijażu się zmieniła, ta trójka po prostu nie ma racji bytu w mojej kolekcji i ja wiem, że ja po prostu nie będę sięgać po te kosmetyki, także je odkładam. I teraz żałuję, że zrobiłam makijaż na jednym i na drugim oku, bo mam tutaj coś jeszcze, co nie wiem, co z tym zrobić. To jest znowu Belle La Pierre. I to jest cień do powiek. Cień do powiek w kolorze lawa. Wiecie co? To jest naprawdę bardzo ładny produkt. Tylko, że po co mi taki pojedynczy cień? Kolor tego jest naprawdę bardzo ładny. Pokażę Wam. Akurat już coś widać tutaj. Ciekawe, czy uda mi się to nałożyć. Na oko nie będę nakładać. Poprawię jeszcze tego swatcha. To jest taki po prostu miedziany brąz. I to naprawdę wygląda bardzo ładnie. To ma bardzo ładny połysk. Ładnie wygląda, nawet położone na całą powiekę i delikatnie roztarte. Tylko, że mnie jest coś takiego do szczęścia w ogóle niepotrzebne, bo ja nie używam takich pojedynczych cieni. Jeszcze, żeby to był jakiś, wiecie, kolor i cień, który rozwala system, ale nie jest. Jest taki, jest ładny, ale mam takich miedzianych brązów 1500 w swoich paletach. Także znowu, chyba niepotrzebnie to trzymam, bo użyłam to może raz czy dwa razy, jak to dostałam, bo to też jest z pudełka Look Fantastic. I od tamtej pory po to nie sięgałam, więc też zupełnie bez sensu. Słuchajcie, i tak patrzę, że to tutaj już chyba zostały same pędzle. Dokładnie tak. Mam tutaj jeszcze kredkę. Mam taką białą kredkę do oczu i to jest w ogóle My Secret. To jest też kredka, o której wiele się mówi i ona rzeczywiście wygląda bardzo ładnie. Pozwólcie, że sobie poza kamerą to zrobię. Nie wiem, czy to coś widać. Ona wygląda ładnie na oczach. Tutaj sobie ją położyłam oczywiście na dolną linię wodną, linię wodną. I ona ładnie wygląda, jest dosyć mocno kryjąca, ma ładny kolor, natomiast ona jest niesamowicie nietrwała. Ona, nie wiem, po 15 minutach to już jej tam w ogóle nie ma. Także również to wędruje do kosza, bo chyba też nie ma sensu trzymać. I to by było na tyle, słuchajcie. Cała kolekcja miedzianych kosmetyków. Zostały mi tutaj same pędzle. Muszę też przebrać te pędzle, bo nie wiem, co mam z nimi zrobić. Niektóre to są takie, gdzie to jest kupione z AliExpress, bo ładnie wygląda, ale sam pędzel jest po prostu beznadziejny. Jest taki
jakiś sztywno-miękki, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie używam w ogóle tego pędza, nie jest dobry do pudru, wygląda ładnie na zdjęciach, więc może do Instagrama go trzymam. Tak samo te pędzle, które ja dostałam kiedyś z takiego sklepu chińskiego, też nie wiem co mam z nimi zrobić, bo też nie wiem, może ten by się nadał do pudru, nie wiem. Jakoś nie jestem jakaś szczególnie wybredna, jak sobie upatrzyłam te pędzle, które używam, to po prostu cała reszta tutaj leży i też muszę się zdecydować, co z nimi zrobić. Dobra, słuchajcie, ja sobie wytuszuję rzęsy, nałożę coś na usta, bo tutaj już nic nowego ani ciekawego nie mam i wrócę do Was z takim krótkim podsumowaniem. Tak wygląda skończony makijaż. Z daleka to wszystko nie wygląda najgorzej, ale z bliska mi się nie podoba. Nie podoba mi się ten podkład, wygląda bardzo ciężko. Natomiast no ja go będę jeszcze rozpracowywać. Mam teraz co testować, a w pierwszej kolejności będę chciała trochę bardziej potestować ten krem CC z IT Cosmetics, bo obiecałam, że zrobię jego recenzję. Także chcę go używać, poużywać przez kilka dni, także na ten Lovely będzie musiał poczekać na swoją kolej. Myślę, że jutro, znaczy w moim jutro, nie w Waszym jutro, nagram jeszcze filmik z pierwszym wrażeniem tego podkładu PZ. Też jestem tego bardzo ciekawa, chociaż wydaje mi się, że to jest kolejny kolor, będzie dużo, dużo za ciemny. Dziękuję, że pomogliście mi zrobić porządki w moich zapomnianych kosmetykach. Nie było tego tak dużo, ale bez sensu to po prostu siedzi i zupełnie niepotrzebnie. Także tamte kosmetyki wyrzucam najnormalniej w świecie do kosza, bez żadnych tam wyrzutów sumienia, dlatego, że wiem, że po nie nie sięgam. Zostawiłam sobie tylko dwa, które muszę przemyśleć. Ten bronzer z Lovely muszę po prostu przemyśleć, poużywać kilka razy i stwierdzić, czy ja chcę go sobie zatrzymać, czy nie, bo mam inne bronzery, które lubię i tak samo chcę przetestować ten puder z Belle Lapierre, bo może on wcale nie jest taki zły, jak mi się na początku wydawało. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy znacie ten podkład z Lovely, czy go lubicie i co o nim sądzicie, bo był hype na polskim YouTubie na ten i te podkłady, i te korektory właśnie z Lovely, ten kamuflaż, a nie wiem, mi to, może to chodzi o rzecz gustu, no na mojej skórze mam wrażenie, że to wygląda dosyć ciężko. Ogólnie z daleka nie wygląda źle. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się film podobał i zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. A tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłych kolejnych dni i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!